Witam Państwa w czwartek 3 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości jedynka przy zimnej wody przejdzie gruntowną zmianę, co ma wspólnego Chopin i palmiarnia, a także zaprosimy na kolejne studio prasowe. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Duże zmiany czekają już wkrótce zespół szkół ogólnokształcących nr 10 przy ulicy Zimnej Wody. W liceum i gimnazjum uczy się tu łącznie około 800 uczniów, którym coraz bardziej dokucza ciasnota. Stąd koncepcja rozbudowy szkoły o nowy gmach położony przy ulicy Konarskiego, w którym mieściłaby się nowa hala sportowa oraz sale dydaktyczne dla klas uczących się według standardu międzynarodowej matury. W internecie obejrzeć już można wstępną koncepcję architektoniczną, przygotowaną przez pracownię Zalewski Architecture Group. Ta sama pracownia kilka lat temu przygotowała projekt budowy w szkole nowej windy dla niepełnosprawnych uczniów. Gliwicka palmiarnia mieści się w parku imieniem Chopina, stąd wybitny pianista jest dla jej pracowników idealnym natchnieniem przy organizacji wydarzeń kulturalnych. W tym roku MZUG zaprasza gliwickich melomanów na cykl koncertów pod wspólnym tytułem Wiosna z Fryderykiem oraz towarzyszącą im wystawę fotografii. Prezentowane na niej zdjęcia są ilustracją fragmentów listów Chopina, w których kompozytor opisuje zwiedzane ogrody oraz widziane przez siebie rośliny, kwiaty oraz owoce. Na każdej planszy znajduje się fragment listu, informacja gdzie i kiedy został napisany oraz zdjęcie prezentujące opisywane krajobrazy. Dzięki temu można spojrzeć na świat tak, jak widział go Fryderyk Chopin. Już w sobotę amatorów biegania i miłośników zwierząt czeka niezwykły wyścig. W biegu na 6 łap udział wezmą bowiem duety złożone z biegacza i jednego z psów mieszkających w gliwickim schronisku dla zwierząt. Wydarzenie mające na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz zachęcające do adopcji zwierząt ze schroniska rozpocznie się o godzinie 12. Trasa biegu zlokalizowana będzie w sąsiedztwie schroniska przy ulicy Wschodniej, a jedno jej okrążenie to dystans 3 km. Bieg ma mieć przede wszystkim charakter rekreacyjny, dlatego nie przewiduje się pomiaru czasu i prowadzenia klasyfikacji zawodników. Jak co tydzień w czwartek nasza ekipa realizowała program Studio Prasowe. Kolejny odcinek był okazją do wykorzystania nowych możliwości. Pojawiła się nowa formuła przeglądu prasy. Oczywiście sztandarowy punkt programu, czyli goście, pozostał niezmienny. Tym razem do studia przy ulicy Floriańskiej zawitali emerytowani wykładowcy Politechniki Śląskiej, profesor Frączek i docent Mercik, którzy współtworzyli jedną z największych spółdzielni w naszym mieście. Był także obecny gospodarz spółdzielni, prezes Wojciech Bieniek. Mnie interesuje ta atmosfera, która towarzyszyła panom na początku. Mówi się, że jest coś takiego jak bohema artystyczna, tak? Że tam są pisarze i tak dalej, jest taka twórcza atmosfera, a tutaj w Gliwicach była taka, można powiedzieć, bohema naukowa. No, bohema naukowa i wytworzył się taki entuzjazm w zakresie, powiedzmy, działalności tej inwestycyjnej, bo to był pierwszy obiekt, pierwsza spółdzielnia, która pod egidą jak gdyby Zarządu Wojewódzkiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, bo taki istniał, uzyskała możliwość egzystencji na terenie Gliwic. Skoro mowa o atmosferze, okazało się, że te niedogodności powodowały taką integrację mieszkańców. Nikt nie pytał, gdzie pracujesz, skąd pochodzisz, ale jesteśmy razem, ponieważ mamy te same potrzeby. A więc był to okres, byliśmy szczęśliwi, że mamy te mieszkania, mimo tych niedogodności. Chcę powiedzieć, że spółdzielnia to nie tylko osiedle, bloki czy chodniki, to również relacje z mieszkańcami. I te relacje cały czas są utrzymywane z pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej. Mamy wspaniałe kontakty z profesorami różnych katedr, no, prowadzimy różne
wspólne jakieś rozmowy, badania, no, powodujące, że no, poprawiamy to funkcjonowanie spółdzielni, ograniczamy koszty, no, tworzą się jakieś pomysły nowatorskich rozwiązań. No, tutaj chcę podkreślić wiele spotkań z profesorem Andrzejem Szlenkiem, no, znanym i wybitnym fachowcem od ciepłownictwa. No, bardzo nam tutaj pomaga. Również rozmawialiśmy na temat fotowoltaiki, solarów słonecznych. No, no, chcemy jakieś prowadzić badania naukowe również ze studentami, pomiary i tak dalej, więc ta współpraca z pracownikami naukowymi z Politechniką Śląską ciągle jest. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Państwa uwadze polecam też nasz wirtualny adres tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na piątek. Dziękuję za uwagę. Kolejna dawka informacji z miasta jutro o tej samej porze. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na serwis sportowy. Piast Gliwice w tej kolejce spotkań nie wyszedł na murawę. Wczoraj grali natomiast jego główni rywale w walce o Mistrzostwo Polski. I co równie ważne, tracili punkty. Pogoń Szczecin po słabym spotkaniu zremisowała 0-0 z Jagiellonią Białystok. Do arcyciekawego meczu doszło natomiast w niewielkiej niecieczy, gdzie na mecz przyjechała Legia Warszawa. Klub z Małopolski sensacyjnie rozbił lidera aż 3-0, a worek z bramkami rozwiązał Wojciech Kędziora. Były gracz Piasta w tym sezonie ma już na koncie 6 goli. Przed Piastem natomiast wielka szansa na powrót na fotel lidera. Skład pierwszej drużyny Piasta jest już od kilku tygodni zamknięty. Klub cały czas jest jednak aktywny na rynku transferowym. Do zespołu dołączają utalentowani młodzieżowcy, którzy w pierwszej kolejności zasilą skład trzecioligowej drużyny rezerw. Kolejnym z zakontraktowanych zawodników jest Igor Sapała. 20-letni były zawodnik Dolkanu Ząbki podpisał dziś kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2019 roku. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.